Witajcie serdecznie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj zrobimy razem taki bukiecik z zielonego papieru. Jest idealny na Dzień Matki albo jako prezent, kiedy idziemy do kogoś na urodziny. Będziemy potrzebować zielony papier na prezenty. Mój papier ma wymiar kartki A4. Mam też małe kwiatki, oczywiście kwiatki można samemu wyciąć, samemu zrobić. Ja te akurat kupiłam. Mam też dwustronną taśmę klejącą, albo raczej takie kawałki taśmy klejącej. I washi tape do ozdoby. I też nożyczki. Jak widzicie, mój papier był już wcześniej złożony na pół. Składamy więc naszą kartkę dłuższą stroną wzdłuż dłuższej strony i robimy nacięcia nożyczkami. To jest ważne, żeby robić nacięcia od tej strony złożenia, nie tej otwartej, nie tam, gdzie się rozkłada papier, tylko tutaj, gdzie jest złączony. Robimy nacięcie przy nacięciu, ale nie przecinamy do końca. I udało mi się już naciąć całość. Teraz zwijamy w rulonik. Mocno trzymamy, żeby się nie rozwinęło. Odcinamy kawałeczek washi tape i oklejamy podstawę naszego bukieciku. Teraz odginamy paski nacięte we wszystkie strony. Przy okazji odkleiła się moja washi tape, ale nic nie szkodzi, zaraz ją przykleimy z powrotem. I teraz naklejamy kwiatki. I tak wygląda gotowy bukiecik. Jeszcze lepszy byłby efekt, gdyby papier był zielony z obydwu stron, nie tylko z jednej. Teraz wygląda nieco abstrakcyjnie z pomarańczowym kolorem wewnątrz. Jeśli macie jakieś pomysły, z jakiej okazji można dać taki bukiecik, komu można dać taki bukiecik, to zapraszam Was do komentowania. Myślę, że to jest dobry prezent na Dzień Matki, ewentualnie na Dzień Ojca. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Będę się bardzo cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych naszych pomysłów. Do następnego razu. Cześć!